Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jak widzicie, są kartoniki, więc powinno być grubo. Takie trzy tłuściochy z rekraftu, trzy takie mocarne, ciemne piwa. Takie wypuszczanie potrójnej premiery, już w zasadzie Rekraft coś takiego praktykował, nawet to było więcej, bo tam były tak zwane sztosboksy po trzy piwa. Tam było nawet więcej, bo tam chyba było trzy różne sztosboksy. No ale postanowili, że tym razem jednak bardziej elegancko będzie, jak każdy będzie miał osobny kartonik niż jakiś uchwyt taki kartonowy. Dodatkowo no, jest to, nie ukrywajmy, bardziej eleganckie. No i każdy może wybrać, co kupuje, tak? Nie trzeba kupować jakby w pakiecie. Bardzo eleganckie są te opakowania. Mamy tutaj takie coś, no, na kształt sztuki, czyli rysunek i to zrobiony, widać, specjalnie do tych piw, a nie jakieś tam stokowe czy coś w tym stylu. Tutaj na pierwszym to jest Mentor Imperialny, Mentor 2. Mamy takie ręce, które jakby czarują trochę, tylko że są trzy, nad butelką właśnie Mentora, tą pierwszą, która była w takim przeźroczystym opakowaniu. Tu mamy z kolei dwie ręce, które trzymają czarną porzeczkę. I tutaj mamy ręce, które przesypują ziarna słodu zboża. To ma podkreślić to, że to jest ris, ale all grain. All grain, czyli tylko ze zboża, tylko z ziaren, nie z cukrów takich typu laktoza, ekstrakt słodowy czy cukier. Bardzo ciekawie w ogóle ta seria wygląda, bo tak. Ekstrakt rośnie, tak? 24 plato, 25 plato, 26 plato. Z kolei ilość miesięcy leżakowania maleje, bo tak, tu jest 12 miesięcy leżakowania, 11, 10. Teoretycznie powinno być na odwrót, to znaczy najmocniejsze piwo powinno być najdłużej leżakowane. Z drugiej strony jednak porter bałtycki jako lager wymaga dłuższego leżakowania niż ris, który jest górnej fermentacji. Premiera tych piw, jak wy to oglądacie w piątek, to właśnie w piątek w Warszawie w Jabberwocky. No i ja postaram się, żeby ten film poszedł rano, żebyście już wiedzieli, czy warto się na tę premierę wybrać, czy nie. Także jeżeli tutaj będą jakieś naprawdę super sztosy, to będziecie wiedzieli, że gdzie ich szukać. Ciekawostka, wszystkie piwa mają datę do kwietnia 2024 roku. Uzasadnienie tego jest dwojakie. Z jednej strony to jest 5 lat, więc z jednej strony to jest nawiązanie do tego, że Rekraft w tym roku będzie świętował pięciolecie, browar. Oczywiście zaczynał jako Reden Świętochłowice, no ale teraz jest to Rekraft. No i po drugie, tutaj Rekraft zainwestował w nową linię do pasteryzacji w przepływie i są przekonani, że 5 lat na luzie te piwa wytrzymają. Spróbujmy więc zatem, zaczynamy od najlżejszego, od Mentora. Mentor nagrodzony złotym medalem KPR-u w 2016 roku. No był to bardzo udany porter bałtycki. Tutaj mamy wersję imperialną, czyli mocniejszą. Tamten to, o ile dobrze pamiętam, to była 22, tu mamy 24 plato, 9% alkoholu, IBU około 35, mamy tu tak podane taką tyldę, nie wiem, czy to jest wystarczające dla IHARS-u, ale skoro tak napisane, no to może tak. Sugerowane potrawy, desery, ciasta, lody. Mentor, doświadczony, mądry doradca, nauczyciel i wychowawca, wzorzec do naśladowania. Wzorcowy porter bałtycki znany z pierwszej edycji nagrodzonej złotymi medalami, tym razem w imponującej wersji imperialnej. Spróbujmy zatem. Butelka 03. Z tym samym motywem, który chyba nawet prezentuje się na etykiecie nieco czytelniej i nieco ładniej niż na kartoniku. Lepiej, o tak to powiem.
Ta sama historia, numer partii produkcyjnej. No, spróbujmy. Kapsel firmowy Erecraft biały. No, czuć, że to porter bałtycki, czuć taką śliwkę. Czuć melanoidyny. Spróbujmy. Szkło bardzo fajnie pasuje do ciemnych piw, bo nadruk jest biały. Jak widzicie, drobno pęcherzykowa, obfita piana. Mam nadzieję, że nie jest przegazowane, no nie powinno być. Czarne, nieprzejrzyste. No taka śliwka, ale nie taka bardzo mocno suszona. Melanoidyny, bardzo przyjemny, czysty, bez jakichś nieprzyjemnych nut, słodki, ale porterowy. No spróbujmy. Bogaty. Bogaty, gęsty. Ale jednak czuć, że to porter bałtycki. Nie Ris. Wyraźnie czuć melanoidyny, aż ocierające się o taki leciutko metaliczny posmak, ale zakładam, że to nie jest żelazo, tylko oczywiście, tylko właśnie tak melanoidyny też się czasem w taki charakterystyczny sposób manifestują. Bałem się przy tym nalewaniu, że będzie przegazowane, czy za wysokie nasycenie, nic z tych rzeczy. Jest bardzo dobrze. Czekoladowe, gładkie, z długim, bardzo długim posmakiem, długim aftertaste'em, takim właśnie czekoladowym, nie jest za nadto palone. No, bogaty, bogaty. Bardzo, bardzo fajny. Oczywiście w dobie królujących obecnie barrel age'y Ciężko mu będzie zostać uznanym za takiego sztosa, rzeczywiście, o sztos, od razu każdy mówi, że sztos. Natomiast jest to naprawdę bardzo, bardzo dobrze wyleżakowane piwo, bardzo ułożone, smakuje mi. Spróbujmy Black Curries, który to jest Russian Imperial Currant Stout, czyli Ris z dodatkiem czarnej porzeczki. To jest ryzykowne, wydaje mi się, połączenie. Czarna porzeczka, albo inaczej, liście czarnej porzeczki często są deskryptorem wady w piwie, czyli ketonów. Czasem też określanych mianem kociego moczu. One są wymiennie używane, więc zawsze czarna porzeczka jest w pewien sposób ryzykowna. Z drugiej strony, no mamy, chyba Chaupif robił z czarną porzeczką i było to całkiem dobrze. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie z Risem. Ekstrakt 25, alkohol 8,5, czyli mimo, że wyższy ekstrakt, to mniej alkoholu. To jest związane z tym, że tutaj mamy laktozę, czyli cukier niefermentowalny, czyli powinno być słodko. Mamy też cukier muskowado, z kolei on powinien usmuklić troszkę, i naturalny sok z czarnej porzeczki, czyli sok, nie owoce, tylko sok. Black Currant, Ribes Nigrum, porzeczka czarna. Fascynujące połączenie skrajności, gładkiego, słodowo-czekoladowego smaku i szlachetnej cierpkości owoców czarnej porzeczki. Całość otoczona aromatem palonych ziaren. Polecane, sugerowane potrawy, desery i lody, sery pleśniowe, tort czekoladowy z owocami. Również to samo mamy na etykiecie. IBU około 56. Spróbujmy zatem. Kapsel firmowy. Nie wiem, czy bym powiedział, że czuję czarną porzeczkę. Raczej bym powiedział, że czuję czekoladę z jakimś takim owocowym posmakiem. Może trochę. Z
Specjalnie nalewam tak bardziej okazale, żeby się dobrze zaprezentowało. Drobnopęcherzykowa beżowa piana, ciemniejsza niż na mentorze. Czarne, nieprzejrzyste. Na pewno jest owocowy, ale chyba bym nie zgadł, że to jest czarna marzeczka, czyli też z drugiej strony to dobrze, bo nie ma tego skojarzenia z tym ewentualnym kocim moczem. Absolutnie, nie, mi się to nie kojarzy z kocim moczem. No rzeczywiście słodki. Słodki owocowy. Słodki owocowy. I właśnie taki jest zaskakujący. Nie wiadomo, ale co? Jaki owoc? Jaki owoc? O co tu chodzi? Jest lekko właśnie cierpki, kwaśny. To przełamuje ten słodycz. Kojarzy się to z jakimiś takimi... Chciałem powiedzieć lodami, ale nie do końca. Bardziej właśnie czekoladkami z nadzieniem. Albo takie były kiedyś galaretki porzeczkowe właśnie. Czarna porzeczka, galaretki, takie w kształcie takich półksiężyców, czy takich bananów jakby. Jak one się nazywały? Może w komentarzu napiszecie. W pierwsze dwa łyki nie czułem tak tej kwaśności, czułem słodycz, ale teraz ta kwaśność dochodzi i naprawdę bardzo fajnie łamie tę czekoladową słodycz. On nie jest kwaśny, w sensie takim jak na przykład dzikie risy, gdzie tam ta kwaśność jest taka dosyć ostra. On jest kwaśny w taki sposób, że po prostu ślinianki po bokach języka zaczynają mocno pracować, tak jak właśnie po zjedzeniu czegoś kwaśnego. No, pewnie czarnej porzeczki też. Więc bardzo ciekawe połączenie, dobrze to wyszło, dobrze ułożone. Spróbujmy puristy. Purista, czy właściwie purysta, człowiek, tylko chodziło tutaj o to, żeby zrobić ris, nie? Purista. All Grain Russian Imperial Stout. Purista. Człowiek kładący nacisk na przestrzeganie reguł, prawideł, zwłaszcza rygorystycznie dbający o moralność, surowość i czystość obyczajów. Rosyjski imperialny stout o zawartości 26 stopni ekstraktu, otrzymanego tylko z ziaren jęczmienia, pszenicy i owsa. Jest to najwyższa czystość stylu i przykład piwowarskiego puryzmu. Alkohol 11, IBU około 76. No, spróbujmy. Kapsel firmowy. No, taki mocno palony, z taką bym nawet powiedział nutą paloną, ocierającą się niemalże o torfowość, taką troszkę gumę, taką oponę, ale to jest bardzo subtelne i wierzcie lub nie, przyjemne. Tak, czekoladowy mocno, palony. Tutaj już dużo niższa piana. Ciekawe, czy niższe nasycenie, bo tamte mi nie przeszkadzało, żeby było zbytnio nasycone, więc spróbujmy. Taka mleczna czekolada. Bardzo intensywna mleczna czekolada. Nie wiem, czy ja coś nalewałem inaczej, ale tak, piana się nie zrobiła, a z kolei tu czuję właśnie szczypanie, ale to może być alkohol. Czyli jednak trochę leżakowania mu nie zaszkodzi. Także tego puristę spokojnie można z myślą o leżaku nabyć.
No tak, jest alkoholowy. Jest alkoholowy, jest ostry, jest mocno palony, bardzo długi taki posmak palony, palony, popiołowy. On na pewno zyska na leżaku, na pewno. Także jakbyście kupili cały zestaw, to Mentora i Black Curisa pijcie teraz, bo są świetne, są dobrze ułożone. Myślę, że mogą nie zyskać na leżakowaniu. Czyli może to... są chyba w optymalnej formie. Natomiast Purista zdecydowanie ma się co ułożyć. Ono nie jest jakieś ordynarnie alkoholowe, ale uważam, że będzie lepsze. Za rok, za dwa będzie na pewno lepsze niż jest teraz. Bo jest jednak troszkę ostre, troszkę piekące w przełyk. Mocno palone. Bardzo mocno palone. To jest taki ris w starym stylu. To nie są żadne pastry stouty, żadne tam marshmallow, kokosy i tak dalej. Nie, to jest taki bardzo asertywny, goryczkowy, palony ris, który ma potencjał do leżakowania. No ale przez to wypada na tle tych dwóch, wypada po prostu na takiego niedoszlifowanego troszkę. No Mentor przy nim jest gładziutki. Mówię, nie wiem, czy tu jest coś jeszcze z moim nalewaniem może, ale nie, to jest chyba jednak kwestia alkoholu. To jest kwestia alkoholu. On jest po prostu ostry. On jest jeszcze ostry, natomiast Mentor jest gładki, naprawdę jak pupcia niemowlaczka. Z kolei Black Curis jest taki świeży. To znaczy nie świeży w sensie nie wyleżakowany, tylko świeży w sensie te owoce nadają mu takiej rzeźkości. No chyba bym nie obstawił 8,5. Moim faworytem zdecydowanie Mentor. Mentor 2. Na drugim miejscu Black Curis i no i Purista. Zajął dobre trzecie miejsce. Natomiast no ktoś musiał. Natomiast sądzę, że ma duży potencjał do leżakowania. Czyli za 3 lata to obstawiam, że kolejność się może zmienić. To znaczy Purista może być najlepszy. No, myślę, że solidne piwa. Myślę, że szczególnie w przypadku Black Curisa ciekawe piwa, intrygujące. Czyli inaczej, Black Curis jest takim ciekawym, intrygującym i rzeczywiście czymś innym. Purista jest taki w starym stylu i moim zdaniem jeszcze trochę nieoszlifowanym. Jeszcze troszkę ten diament potrzebuje pracy, znaczy potrzebuje czasu. No i Mentor, bardzo, bardzo solidne rozwinięcie tego, co już znamy. Gładkie. Bardzo dobrze wyleżakowane. No być może tylko te 2 miesiące zrobiły różnicę między Mentorem a Puristą, ale no Mentor jest naprawdę bez zarzutu. Więc premiera dzisiaj, czyli jak wy to oglądacie, 15 marca w Jabberwocky. Myślę, że butelki też tam pewnie można zakupić, no ale jest też możliwość spróbowania tych piw z beczki, do czego Was gorąco zachęcam, jeżeli nie macie innych planów. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.